Witam serdecznie Państwa w naszej szkole. To jest zespół szkół imienia Armii Krajowej w Andrychowie, szkoła akurat w Wadowicach, Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Znana jest nasza szkoła z fryzjerstwa, ze szkół wojskowych, technikum logistyczno-mundurowe, ale również są nowe kierunki. Idziemy w kierunku mody i urody jeszcze bardziej. To jest technikum przemysłu mody, technikum żywienia i nowość to jest technikum informatyczne, e-sportowe. To są wielkie wyzwania dla nas, nowe projekty, które będą oprócz podstawowych programów miały dużo zajęć dodatkowych. Pozwolę sobie przedstawić nauczycielkę praktycznej nauki zawodu na pracowni, pani Kornelia Bednarek-Widlarz, która tutaj doskonale przygotowuje uczennice, nie tylko te, które kształcą się w zawodzie fryzjer, ale dodatkowa specjalność to kosmetyka, czyli jest jakby działanie podwójne według wymogów rynków pracy. Przedsiębiorcy czy salony fryzjerskie bardzo sobie cenią takie kompetencje podwójne. Proszę powiedzieć, oprowadzić nas po tej pracowni. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszej pracowni kosmetycznej. Zajmujemy się całym ciałem, pielęgnacją twarzy, szyi, dekoltu. Dzisiaj są z nami uczennice, które ukończyły pierwszą kwalifikację, czyli twarz, dekolt, szyja. Od września będą uczyć się masażów całego ciała, zabiegów ogólnie na całe ciało, w tym pedikir, elektrostymulacje. Mamy tutaj bardzo bogate wyposażenie naszej pracowni. Posiadamy najnowszą fryzarkę najnowszej generacji tutaj z pochłaniaczem pyłu. Mamy też urządzenie do elektrostymulacji. Posiadamy również bardzo bogaty kombajn kosmetyczny, który jest wyposażony aż w 17 funkcji. Oprócz tego dla każdej uczennicy mamy wyposażone stanowiska w Vapozon. Mamy też tutaj działanie lecznicze, jeżeli chodzi o lampę Solux. W tamtej części oczywiście mamy zabiegi na ciało, jak i również pielęgnację dłoni. Ja zrobiłam właśnie peeling dłoni koleżance, teraz nałożyłam maskę, która ma nawilżyć, która ma po prostu ładnie wypielęgnować dłonie. Że na tym stanowisku wykonywany jest zabieg pedikuru. Wykonujemy go za pomocą profesjonalnej frezarki, która ma również pochłaniacz pyłu. Jest to komfort zarówno dla klienta, jak i również dla nas, czyli dla kosmetyczek. Tutaj można zaobserwować obroty. Obroty zwiększa się wraz z grubością zrogowaciałego naskórka, który znajduje się na pięcie oraz ogólnej stopie klientki. Tutaj jest przeprowadzany zabieg elektrostymulacji. Polega on na tym, że za pomocą prądów elektrycznych działamy bodźcowo na mięśnie, które się rozkurczają i napinają. Zabieg ten ogólnie polega na tym, aby pozbyć się nadmiernego celulitu. Trwa on pół godziny. Jest to równe 2 godzinom ćwiczeń na siłowni. Bardzo polecany zabieg. Ogólnie polega na tym, żeby odchudzić naszą klientkę. Mamy tutaj Paulinę, która jest uczennicą technikum fryzjerskiego, ale jednocześnie uczy się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie technikum usług fryzjerskich, kosmetycznych, czyli dwa zawody w jednym. I muszę powiedzieć, bardzo ambitnie dziewczyny podchodzą do tej nauki i do przyszłej pracy.
Paulina była na wielu konkursach fryzjerskich, ale również na kosmetycznych. Na jakich, Paulina, kosmetycznych byłaś i jakie masz ewentualne sukcesy, jakie masz doświadczenia z tych konkursów? Tak więc udało mi się być na 3 regionalnych mistrzostwach makijażu w Bytomiu razem z koleżanką Patrycją. Udało się tam zająć 3 miejsce. Wiadomo, konkurencja olbrzymia, to są już takie konkursy, które nie polegają typowo na samym wizażu i makijażu, tylko tu trzeba wystylizować całą postać. I miałam również możliwość pojawić się w Warszawie na Makeup Day. To jest największe święto związane z kosmetyką. I brałam tam udział w kategorii junior, właśnie w Mistrzostwach Polski, więc no to jest bardzo już wysoki poziom. Tam się niestety nic nie udało, ale ja powiedziałam, że nie odpuszczę i w przyszłym roku tak samo będę próbować. No dużo doświadczenia można zdobyć na takich konkursach, podejrzeć, podpatrzeć, no i po prostu to jest to, co ja lubię robić, więc jakby chcę w to brnąć dalej. Co tutaj będziesz teraz, jakie zabiegi wykonywać? Tak więc ja tutaj koleżance starałam się zlikwidować lekkie zasinienia pod oczami. Używałam najpierw zielonego korektora, później podbijałam wszystko żółtą bazą. Na sam koniec utrwalałam to pudrem sypkim. To ma na celu spowodować, żeby spojrzenie było takie bardziej no, wyspane, żeby to oko było bardziej jasne, żeby nic pod tym okiem właśnie nie było lekko zasinionego. Czyli prawdziwy profesjonalizm. Bardzo, bardzo dziękuję. Jaki tutaj masz sprzęt i to są wszystko szkolne pomoce dydaktyczne? Macie swoje jakieś, czy raczej korzystacie ze szkolnych możliwości? Tutaj mamy właśnie cały kufer, który należy do szkoły i to nie jest jedyna rzecz, którą posiadamy. Wiadomo, jest tego dużo, to wszystko nie idzie naraz na jedną osobę, ale z tego się korzysta, ponieważ właśnie konkursy i tak dalej, tam potrzeba wiele różnych barw, odcieni, dużej kombinacji. Mamy tutaj właśnie całą gamę podkładów z Glazela, mamy właśnie bardzo dobre, to są już profesjonalne kosmetyki z Karai, z Glazela. Różnego rodzaju pomadki, błyszczyki, konturówki, kredki, korektory.